niesie pomoc w rozwoju sportu, edukacji dzieci i młodzieży i integracji społecznej rodzin i dorosłych. O czym mowa? O Fundacji Rozwoju i Integracji Multiintegra, a ze mną w studiu jej prezes pan Paweł Janas. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w Teatrze Małym miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Oczywiście odbył się spektakl twórczości przedszkolnej Spring Love, a miałem okazję go reżyserować. Cudowni aktorzy, cudowni wykonawcy, ale również była gala rozdania nagród Oscarek, już druga edycja. Najważniejsza nagroda dla wszystkich tych, którzy dbają, aby nasze dzieci miały jak najfajniejszy i płynny rozwój. Niestety czasem są niedoceniani, czasem są niezauważani. Po to ta nagroda. To jest jedna bardzo ważna strona działalności fundacji, czyli nagradzanie tych, którzy sprawiają, że dzieci chcą działać, stawiają na ich rozwój i na ich uśmiech, ale też bardzo ciekawą kampanię państwo zorganizowaliście, Rok Kobiety, która to kampania podkreśla, jak ważna jest rola kobiet w społeczeństwie właśnie. No mam tę przyjemność na co dzień pracować z blisko 100 kobiet, zarówno w przedszkolach, w żłobkach, no i przede wszystkim fundacji. To jest oczywiście piękna rola kobiety, która na co dzień musi być matką, najlepiej idealną, prawda, tak się w społeczeństwie przyjęło, żoną również, no ale od wielu lat kobiety, całe szczęście, chcą spełniać się zawodowo i też muszą mieć ku temu możliwości. Ale czy my mężczyźni to doceniamy, no to już z tym bywa różnie. Statystyki nie kłamią, kobiety są niżej nagradzane za swoją pracę, a mimo to muszą spełniać rolę wychowania całych społeczeństw. Chcieliśmy podkreślić tą kampanią, żeby Rok Kobiety to był taki rok, taki Dzień Kobiet przez cały rok. Odbyła się sesja fotograficzna, w której wziął udział wiele pań na co dzień zajmujących się edukacją dzieci, ale też spełniających się zawodowo. Są mi funkcjonariuszki policji, i edukatorzy, i nauczyciele, i urzędnicy, i wokaliści, czy wykonawcy na przykład z teatru, tańca i rozrywki. Więc wiele, wiele osób zawodowo spełnionych, ale przy tym niosącą tą ze sobą tę no, wielką rolę wychowania młodego pokolenia. Właśnie, to ciekawa kampania, ale fundacja bardzo prężnie działa i ma na swoim koncie bardzo wiele projektów, między innymi Artlandię, Klub Mam i Malucha i tak mogłabym jeszcze bardzo długo wymieniać. No tak, projektów jest bardzo dużo. Zapraszamy na naszą stronę internetową multiintegra.pl. Wszystkich chętnych. Większość projektów jest całkowicie bezpłatnych, tym bardziej zapraszamy. Baza rozwoju rodziny to właśnie między innymi klub Mam i Malucha, czyli miejsca spotkań w bezpiecznych warunkach, gdzie dzieci się będą bawić, gdzie jest opieka specjalistów, ale gdzie również mamy wreszcie mogą odpocząć od tego codziennego od rytuału w trakcie wychowywania małego dzieciątka. Czasem nie mają czasu dla siebie, żeby nawet, nie wiem, kawy się napić, bo cały czas mają coś do zrobienia. Dokładnie, żeby porozmawiać z koleżanką, żeby wymienić się, żeby chwilę po prostu wrócić do rzeczywistości. To na pewno pomaga w trakcie przygotowania się do tego wydarzenia, jakim później będzie powrót do pracy i spełnianie się dalej zawodowo. Takie miejsce jest od 2,5 roku w Fundacji Multiintegra, Plac Świętej Anny 4, zapraszamy 3 dni w tygodniu, ale myślę, że powinny być w całym mieście takie kluby i o to na pewno będę apelował i się starał, żeby w całym mieście Tychy, być może później w całej Polsce, takie miejsca powinny być. Także Klub Mam i Malucha, zapraszamy serdecznie. Inne projekty. Na pewno warto wspomnieć o Młodych Wilkach. To jest wielki sukces. Rok temu trenerzy, piłkarze, były gwiazdy, reprezentanci Polski. Uważam, że powinni mieć swoje miejsce w sporcie. Każdy, jeżeli uważa i czuje się związany ze swoim miastem, czyli w naszym przypadku z Tychami, powinien tu odnaleźć swoje miejsce. I bardzo się cieszę, że ta idea została wsparta. Szkolenia dzieci i młodzieży, zarówno dziewczynek, jak i chłopców, to warto podkreślić, tych najmłodszych przede wszystkim, tych najmłodszych przez tę grupę właśnie piłkarzy i trenerów znanych, lubionych, cenionych w Tychach. To wielki sukces, coraz więcej jest zawodników i zawodniczek, zapraszamy serdecznie. Bardzo też ważny projekt to Edukolandia, też jakbyśmy o tym mogli powiedzieć, bo na niego składają się też dwa bardzo ciekawe takie
No właśnie, Edukolandia to projekt zaproponowania rodzicom takiej możliwości wydobycia wszystkich talentów od dziecka, a przede wszystkim dania mu możliwości. Właśnie, żeby zobaczyć, w czym jest dobry. Dokładnie, dokładnie. Czy on, czy będzie miał szansę... Jakie ma predyspozycje. W przyszłości właśnie sportowe, czy będzie miał szansę zdobywać medale, czy na przykład grać na scenie i zdobyć... No właśnie, w kierunku artystycznym. Dokładnie, i odebrać tego Oscara troszkę albo większego. Albo Oscara Zdolby, właśnie, Zdolby tego prawdziwego. Fiatę. Po to jest Edukolandia, po to są te dwa projekty artystyczne i sportowe. Cieszy mnie, że tyle dzieciaków bierze w tym udział i rodziców. Przy tym pozdrawiam przedszkole Sportart. Fantastycznie tam dzieci się odnajdują, ale również inne placówki z miasta. Niedługo będziemy rozwijać to na cały Śląsk. Takie jest zapotrzebowanie. No to bardzo dobrze, że rodzice są tacy świadomi i zwracają uwagę na to właśnie, żeby pokazać dzieciom, że mają ogromny wybór tych możliwości i że już od najmłodszych lat mogą sobie sprawdzać, czy wolą bardziej na przykład iść w kierunku sportowym, czy może artystycznym. A jeśli mówimy o kierunku sportowym, no to 8 czerwca będzie miało miejsce też ważne wydarzenie, bicie rekordu Guinnessa, no i musimy o tym wspomnieć. No, zapraszam serdecznie wszystkich. 8 czerwca Tychy Miasto będzie biło rekord Guinnessa w największej lekcji piłki nożnej na świecie. Zarezerwowaliśmy ten termin jako fundacja już rok temu. Mm-hmm. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Tychów Andrzej Dziuba wyraził chęć przejęcia tego projektu i wspólnie zorganizowania tej imprezy. No musimy pobić ten rekord. A kto może się pojawić? Wszyscy. Małe Czyli dzieci, i mali, i duzi. Tak jest, i mali, i duzi, i dorośli oczywiście. Będą prezenty, będą gadżety, będą znamienici goście, dużo niespodzianek sportowych. No i no, tak jak mówię, no, Tychy są miastem sportowym, dobre miejsce dla sportu. Odbyła się jedna impreza, niedawno zostaliśmy wytypowani do Mistrzostw Świata U20, więc to bicie rekordu Guinnessa 8 czerwca, na tydzień przed wylotem do Rosji naszych piłkarzy, to myślę, że będzie wielki motywator dla wszystkich. No to z pewnością musi się udać, więc już teraz Państwa serdecznie zapraszamy. 8 czerwca, Stadion Miejski w Tychach. Muszą się Państwo pojawić całymi rodzinami, żeby udało się ten rekord pobić. A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o planach Fundacji na najbliższy czas, o wszystkich projektach, no odsyłamy na stronę www.multiintegra.pl i na portale społecznościowe. Tam wszystkie informacje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie.